Właśnie, że to się strzela, to jest po prostu pełniutka rojowka. Pełniutka. Matka jest, nie wiem czy już, oj, czy była, ale widać w plasterkach już jajeczka. Ten los rui jest dużo mniejszy, no ale i tak, jest rui, no jakby nie było. Zaraz zobaczymy co ja z tym zrobię. Znalazłem matulkę, bardzo ładna matka jest. I tak jak mówię, jak się macie możliwość podstawienia tam węzy w rojołapki, podstawiajcie, zobaczcie, ja to zaraz będę musiał kombinować, bo szkoda tyle trzeba ją wyrzucać. A matka, zobaczcie, jaka jest faktycznie ładniutka. Zobaczymy co ja z tym zrobię. Jest taka ładna. I co panowie, już ten rój mamy, bardzo agresywny. O, to jedno przycisnęło. Teraz. No, bardzo agresywna pszczoła. Widzicie, troszkę uniosłem daszek. Pszczoła jest bardzo agresywna. Natomiast rój jest bardzo duży. Więc ja to zamykam sobie delikatnie. Ale widzicie, że rójka już na pewno jest. I jest bardzo duża. Znaczy bardzo duża. No duża na tą porę roku to jest duża. Także ja sobie wykręcę. O. Taką na Sparkside'u. Bardzo wygodna, malutka. I daszek zaraz przekręcę z powrotem. I tyle. Widzicie? Jest okrągły wylotek. Zeszłoroczna rojołapka. Nic tutaj nie tego, bo myślałem, że okrągłe są. W okrągłe szerszenie wchodzą, ale widzicie, że tu weszł przed rój. Bardzo mnie to cieszy. Witajcie koledzy, już nas jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Dla mnie to jest naprawdę już jest sukces. Dla mnie to już jest naprawdę swojego typu, powiedzmy, jakieś dosiągnięcie, jakiegoś celu, bo już u nas jest więcej nawet jak 1000. Wiecie dobrze, że teraz YouTube rozmieszcza swoje reklamy nie w zależności od tego, czy ja mam z nim podpisaną umowę, czy nie, więc za to was bardzo przepraszam. To jest, znaczy znam po sobie, że to tego się nie lubi, te takie reklamy to wkurzają często. Tutaj z tyłu ode mnie taki widok, bo my tutaj przeprowadzamy się i tego, i malujemy mieszkanie sobie, gotujemy pod siebie, że tak powiem, więc trochę roboty teraz mam. I co, dzisiaj byłem, widzieliście ten, przed tym filmem był taki filmik, gdzie był ten rój. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę go zabrać, bo nie wiem, no generalnie. I też muszę sprawdzić, czy... Znaczy nie, to muszę go zabrać, no ale nie wiem, czy uda się, bo dzisiaj mam drugą zmianę. I nie wiem, czy mi się uda, ale muszę go zabrać, bo jutro przyjdą matki, właśnie do was zacznę już jutro wysyłać meteczki. Matki przyjdą do mnie jutro. Jutro mam nadzieję, że zdążę jeszcze, bo tutaj też trzeba będzie przyjść jeszcze coś dorobić. Ale myślę, że jutro zdążę, bo to mają być gdzieś nad ranem. Jak nie, to już ewentualnie w środę zacznę wysyłać te mateczki. Co jeszcze chciałem mówić? Właśnie no, nie spodziewałem się, ale musiałem dwa razy zmieniać zamówienia tego składać, bo najpierw było 10 sztuk, potem 20, potem 30, no i w końcu zamówiłem 50 sztuk, bo bardzo dużo z was się zgłasza do mnie o te matki, bo no matki naprawdę są bardzo dobrej jakości i będziemy próbować jak ona będzie się sprawdzała w Polsce i też jestem ciekaw jak ona będzie sprawdzała, bo wiadomo, tutaj ja na przykład we Wrocławiu mieszkam, wy mieszkacie gdzie indziej, zobaczymy w każdym jakim rejonie te matki by się sprawdzały. Też jak się też jak się zamawia powiedzmy jedną matkę, to będzie ciężko. To będzie ciężko nam zrozumieć, czy te mateczki, czy ta matka nam pasuje, czy nie pasuje. Ja sobie zamówiłem chyba z 10 sztuk. Znaczy ja nie namawiam nikogo z was, ale chociaż dwie sztuki, to myślę, że te dwie sztuki to już były, można by było zrobić jakiś wniosek z tego. No i co?
Nie wiem, to jest moje zdanie, że te karpatki bardzo dobre pszczoły i akurat w tych rojach powymieniam, bo niektóre matki, no nie wiem, no żadna nie jest z opalikiem, żadny nie jestem w stanie powiedzieć wiek, ale z tego co złapałem, to chyba jeden rój był tylko z, jeden tylko był z matką nieunasienioną, więc to oznacza, że te mateczki, które przyleciały do mnie, oni są unasienione, więc oni wyleciały jako rój pierwak. Też duże roje były, muszę się zgodzić. I po prostu wyszło tak, że ja nie wiem ile oni mają lat, więc ja muszę je pozmieniać, bo nie wiem jak oni pójdą w zimę, nie wiem jak oni wyjdą w zimę. Zimy po prostu, jak oni nabierają szybko obrotów. A wiem, że karpatka wiosną wystrzeli, na pewno wystrzeli, także no, będziemy próbować, testować i tak dalej. Co jeszcze chciałem mówić? Właśnie, nie bójcie się testować, nie bójcie się próbować zmieniać rojołapki. Tak jak mówiłem, zróbcie, żeby było trzy ramki, ale żeby było powiedzmy jak dwa korpusy. Zróbcie też, spróbujcie, jak chcecie to nadal robić, bo to wiecie co, to ten rok według mnie nie jest rojliwy. Nie jest rojliwy, bo u mnie tylko dwa dni temu była jedna rodzina z matecznikiem i już akurat nie też zmienia mateczkę. Więc jak ja sądzę po swoich pszczołach, to nie jest ten rok rojliwy. A natomiast na przyszły rok, jak już może w tym roku ktoś nie zaczął, bo się bał, bo to nigdzie jeszcze się nie sprawdziło do tej pory, jak zacząłem rzucać te filmy. Natomiast wy macie teraz czas zacząć po trochu gdzieś tam kombinować z tymi rojołapkami. Zrobić na przykład okrągłą, obrócić tylko rameczki, tak, wstawić, tylko że no, musicie próbować przeróżne warianty. Możecie spróbować z grubszej deski, możecie zrobić więcej wentylacji, możecie z wylotkami kombinować. Nie wiem, no przeróżne rzeczy można robić i wiecie co, i na pewno w którymś sposobów wy złapiecie ten sposób, który będzie do was najbardziej dopasowany i w których rojołapkach będzie najbardziej się sprawdzało to łapanie rojów. Wiecie, te rojołapki, które ja montuję, które ja wam podałem, to te rojołapki są wynikiem mojego trzechletniego stażu łapania tych rojów. Także wiecie, to nie jest dużo. Tak naprawdę ja wszystkiego o tym nie wiem. Natomiast wiem dużo na ten temat, bo wy wiecie sami, to sami też łapiecie w taki sposób. Także słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, że piszecie dobre komentarze, że oglądacie nadal mój kanał. No i co? No i tak jak mówiłem, jest już nas ponad 1060, nie 600, tylko 60, ale poczekajcie, jeszcze będzie dobrze. Także jest jak jest, mówię, z tymi matkami to zacznę wysyłać, jutro ewentualnie w środę. Już będziecie mieli. Co jeszcze? No jeszcze mam dużo rojołapek, które nie sprawdziłem, niestety nie mam czasu, w tym tygodniu go też nie będzie. Musimy to pokończyć, się przeprowadzić i tak dalej, także na razie to będzie trochę dużo czasu. Matek na razie już nie przyjmuje tych zamówień, bo niestety jak się mówi, już nie wysyłają już poza poniedziałkiem, bo nie chcą, żeby te matki gdzieś tam leżały, żeby potem były jakieś pretensje. Ja je dobrze rozumiem i więc tylko to będą poniedziałki. Coś w tym stylu, żeby wysyłać do was, żeby te matki przychodziły wśród tygodnia. Powtarzam, jeszcze nie wiem, czy wiecie dokładnie, bo na mojej poczcie, na której wysyłam, oni biorą to paczką plus ekspres, więc to 15-20 godzin i będzie u was. Wy płacicie kurierowi i dopiero poczta przesyła mi na konto. Ja próbuję wpisać wszelkie takie możliwe warianty, żeby było jak najtaniej. Natomiast nie bójcie się, ten sposób jest bardzo szybki. Jak ktoś tutaj ogląda ten film, kto dostał te matki, powiedzcie mi, czy jak wygląda opakowanie po tym transporcie, chociaż te opakowania, szczerze mówiąc, to sam robiłem. Tu już mają przyjść opakowanie i co? No i mam nadzieję, że będzie dobrze, ponieważ ponieważ staramy się, tworzymy, próbujemy. Słuchajcie, no jeszcze liczę tutaj tak na 5 rojów. Na 5 rojów będę miał wystarczająco. Niektóre roje już dostały pół nadstawki, bo lipa leje, po prostu leje i mnie to cieszy. Trzymajcie się panowie, łapki do góry jak możecie, bo to też przepycha mój kanał, przepycha ten sposób coraz wyżej, coraz więcej osób to obserwuje, to ogląda. Także tak by to wyglądało, trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie.
I cóż, no już jest już około 20:21. Wziąłem swoją cudowną drabinę. Będziemy ściągać rój. Dzisiaj mam zamiar spróbować dzięki temu rojowi skorygować rodzinę trutową. Mam nadzieję, że te pszczoły, które ja zdejmę z rojem, to są agresywne pszczoły generalnie, ale chcę je zdjąć i wsypać do rodziny, która ma trutówkę, ponieważ no, taka rodzina długo nie przeżyje. No i jest niepotrzebna, no, trzeba wyeliminować ten problem. Ja po prostu nie mam uli, też to jest, że ja nie mam uli, żeby ten, to ja będę łączył ten rój. Mi się wydaje, że on jest trochę taki większy, nie wiem, z 5-6 ramek. Na tą porę roku to jest duży rój, uwierzcie mi. I tutaj się akurat nie sprawdziła moja taka, powiedzmy, moje takie spostrzeżenie, że jesienią w mniejsze rojłapki, bo tu jest akurat, nie wiem, czy nie jest największa rojłapka, nie, tam jest dalej największa, tutaj jest taka też duża, ale nie jest mała. No i wszedł tutaj rój tylko właśnie przed 4 dni, no gdzieś tak siedzi, ja wiem, z 2-3 dni siedzi tak w rojłapce. I co? I zabieramy ten rój, opuszczę to na dół i jeszcze nagramy. Ja spróbuję to, ile to waży i tak dalej. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć. Do usłyszenia. Do widzenia.